To była piękna rzeka, czysta, była wykaszana, była doprowadzana do porządku, a dzisiaj zarasta wszystko. Nie ma. Cywilizacja wypiera to, co było kiedyś. Piękna była, szersza była, czysta była. Trzcin nie było na tak jak teraz rosną. Nie było tych trzcin. A co tam ta rzeka? Rzeka to w ogóle to nie jest rzeka teraz. No. Cała zarośnięta, to jest w ogóle i bieg mienia i wszystko. No. Swój przed tym, jaka tutaj woda, przez te rozlewiska były i to wszystko, teraz w ogóle to z roku na rok teraz jest gorzej z tym. No, no to tylko taka z przepowiedni, że tam jakieś osiedlili się i każdy chciał rządzić i mówi, że ja tu głową będę i ja głową. Ktoś tam starszym był, to mówi, że ja głową i ja głową, to tutaj ja będę głową, to ja głową. Tutaj wszyscy łowili ryby, a jednym z najpowszechniej używanych narzędzi była kłomla. Ja sama łowiła ryby jeszcze jako podlotek taki, ale to była, ja mówię, rzeka była czysta. Takie kłomle były, się nazywali, taka trójkątna coś to było. Stawiliśmy te kłomle, jedna kobieta, druga kobieta, a z tej strony od brzegu jedna też osoba szła i z tamtej strony naganiacz taki, co musiał takim pięknym, jakimś takim, no, wie, rózeczko tam naganiać te rybki. Latem trzeba było robek kosić, robek się przekaszało, nie? I wtedy jak zielsko już było, nie? I sieć się stawiło. A jak na wiosnę czy tego, to normalnie tam bez koszenia, bez niczego się stawiło sieć. Jak co weszło, to weszło, jak nie weszło, to nie weszło, no. To jest zwykła łódka. Bo to się popycha wiosłem, wiosło tego i inna nie zdaje egzaminu na bystrej wodzie popływać sobie tego. No tam długo nie robi się tam, parę dni i zrobiona. Tylko co brało się z poprzednich starych łódek, jak stara już gdzieś tam zniszczyła, leży o zniszczona. Brało się schemat jakiś tam. Wszystko w miarę bierze się ze starości, z przeszłości, coś tam. Na tym filmie o rybakach z Jegłowa jest mój dziadek Serafin i brat jego Antoni. Ten Antoni był i jego brat Serafin taki. I jeszcze potem na tych łódkach to był tu sąsiad Pawełko. Tam pomagał je, też nie żyje już. Było we wsi chyba ze 4 niewody rybaczyli. No. Niewody tu już żadnego nie ma, no bo już niewody to wszystkie tu potruchlały, bo to takie lata te, no niewody były, tak jest, no tylko materiał pozostał, kawki czy tam gremzy po tym, po niewodzie. To było ręcznie wszystko robione i takie płuto kiedyś do niewody to było ręcznie robione, no. I to drobne oczka, trzeba było się nabawić, to naprawdę było pracochłonne, no. I trzeba było nic to zrobić najpierw, później to. Tak to było. No. Mieli swoich odbiorców do Skowoli tam, czy wozili, czy tam nakazywali, tam różnie by było to. Nawet z opowiadań dużo bardzo ryb łowili, sprzedawali. Żyd przyjeżdżał, czy tam jeden, czy dwóch i zakupiał te ryby, tam ich kupował i mieli ludzie grosz na dalsze życie. To z opowiadań już tylko mojej mamy, moich wujków tam, że tak było. To jest kosz na ryby, w którym są na tym filmie łapali. Tą złowioną wrzucali tutaj i po prostu, potem ta ryba po prostu jak ciepło, żeby ona tam nie zmarnowała się, nie? Był szczupak, był sum, kleń, płotka, leszcz, jaś, okoń. Takie były ryby. Chociaż i teraz jeszcze jak słychać rybacy, co łowią wędkami, to jeszcze złapują takie gatunki. Kiedyś kiełba tego było, to tu masa było w brzegach tych, jak te zimy były, to w tych brzegach. To my, jak dzieci byli, to ile my tego łapali jeściami, rękoma tej ryby, to była zabawa po prostu. I się zamoczysz nieraz i krop płyniesz, to nie ma gdzie, to trzeba było w wodę skakać, to mało nie zamarzniesz. Tak to było, no. Teraz i nawet i żab nie ma. Kiedyś widzisz w maju na ławeczce, siądziesz przed domem,
to te żaby różne koncerty tu rządzają, kum, kum, kum i rech, 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 rech. A teraz ja w maju siedzę tu na ławce przed tym starym domem i mówię, Matko Święta, gdzie te żaby? Nic, wszystko się zmieniło. To tylko rolnictwo i emerytura. Kto z rolnictwa, kto z emerytury żyje. Są tacy, że gospodarstwa nie uprawiają, poddawali w dzierżawie. No co, ludzie się wyludnili, powyjeżdżali, po, no kto tego, ile przedtem było mieszkańców, a ile teraz jest, o tym mówić. Teraz tylko tam Rzym nie przyjeździ, to już ta wieś by zaorali może. Tu wszystko kiedyś po krzywy już rosli. Rdzennych gospodarzy to chyba tylko 4 jest, wiesz. I powietrze jest inne i w ogóle to i wiosna przychodzi, to jest pięknie, bo tego ptactwa naleci, to taki z miesiąc czasu tak pięknie to wygląda wszystko, tu krzyk różnego tego ptactwa jest. No i w ogóle fajnie tutaj jest. Nigdzie człowiek nie wybiera się, tutaj będzie już pomnik postawić. No bo ja nie chcę, nigdzie dla mnie jest najlepiej tutaj po wszystkim. Nie ma jak tutaj.